a uh, haja, kochani! Mam przyjemność zaprosić Was na pierwszą pogadankę z widzami, tak jak obiecałam. Po przekroczeniu progu 500 subskrypcji, od czasu do czasu będą takie wydarzenia organizować. No i oczywiście obietnicy dotrzymałam. Pogadanka będzie miała charakter czysto rozrywkowy. Nie chciałabym, aby był to materiał na YouTube, tylko zwykła, niecenzuralna, fajna zabawa. Wszystko na luzie, kochani. Pełen chill out. W związku z tym, że już niedługo powinnam stawić materiał o blogerach i blogerkach piszących fanfiki Yaoi i Yuri, zaprosiłaby ich na naszą pogadankę. Być może jest osoba, która pisze tego typu pracę i chciałaby wymienić się spostrzeżeniami, a może nawet zaprezentować fanfik? To będzie miała do tego dobrą okazję. Ponadto pojawiły się fandaberki z mojego poprzedniego filmiku. Po godzinach są zupełnie inne, kochani. Ich stan psychiczny nie jest już tak bardzo stabilny. Ale grunt to być sobą. Zawsze tak powtarzam. Mianowicie. Cała rozmowa odbędzie się na Skype'ie w sobotę 11 października, zaczynając od godziny 18 do 20, ale to są tylko takie wstępne godziny. W końcu będzie weekend, nie każdy musi coraz jak wcześniej spać. Gdyby coś, to tutaj podaję swój Skype osobom, którego jeszcze nie mają. No i na zakończenie takie krótkie podsumowanko, kochani. Powiem Wam, że jeżeli faktycznie lubicie te gatunki, a zwyczajnie nie macie z kim o nich porozmawiać, wstydzicie się, bądź chcielibyście poznać ciekawe tytuły mang i anime o tej tematyce, to po prostu Was zapraszam. Jest to naprawdę jedna z niewielu okazji, aby bez skrępowania pogadać o tym w zacnym gronie, kochani. A poza tym znacie mnie, dla mnie nie ma rzeczy wstydliwych. Możecie śmiało mnie o wszystko pytać, i to nie tylko mnie. Jednak takie małe ostrzeżenie nie odpowiadam za Wasze zdrowie psychiczne po tej bogadance. Wiecie, jak to jest. Nie wypłaciłabym się. No to do usłyszenia i o Jasymi!